Cześć, z tej strony Karol Bocian. Dzisiaj szybka porada, jak możesz zrobić stronę z profilem swojego użytkownika. Wyświetlić tam jego imię, nazwisko, miasto albo zdjęcie. Najpierw przejdźmy do bazy danych i dodamy tam odpowiednie kolumny dla naszego użytkownika. Mamy tabelę User, idziemy w zakładkę Data Types i dodajemy sobie jeszcze nowe pola. Name typu tekst, nazwisko typu też tekst, City też typu tekst, czyli miasto oraz zdjęcie profilowe, profile image typu zdjęcie. Następnie tworzymy nową stronę, nazwijmy ją profile i tutaj dodajemy sobie kontrolki, w których wypełniamy naszego użytkownika. Damy sobie tekst, żeby napisać tutaj User profile i wypełnijmy sobie input dla imienia. Więc tutaj będziemy mieli, przypniemy sobie od razu initial content, insert dynamic data, current user name, ok, i następnie nazwisko. Pozmieniajmy jeszcze nazwę tego naszego inputa, abyśmy później wiedzieli, jak to się nazywa i jak to wypełnić sobie w bazie danych. Start name. Ok. Jeszcze miasto, więc duplikuję sobie Ctrl D te kontrolki. City. Tutaj weźmiemy sobie City. I na sam koniec jeszcze weźmiemy Picture Uploader, który pozwoli nam wrzucić tutaj zdjęcie naszego użytkownika. Więc tak samo możemy tutaj ustawić Current User Profile Image i nazwać to Profile Image. Taki profil mógłbyś zrobić w taki sposób, że te wszystkie pola byłyby nabył auto binding, czyli automatycznie zbindowane z tym, co jest w bazie danych. Wyświetlałoby się to dokładnie, co jest w bazie danych, i jak coś byś tutaj zmienił, to od razu by do bazy danych leciało i tam też się zmieniało. Ale możesz też to zrobić w drugi sposób, mianowicie użytkownik wypełnia sobie tu jakieś rzeczy. Na początku wyświetla się to, co już ma tam wypełnione. Potem on tutaj sobie coś edytuje, ale to od razu się nie aktualizuje w bazie danych, tylko dopiero wtedy, kiedy kliknie sobie na dole przycisk Update albo Save. Save. Jak kliknie w Save, no to musisz zrobić jeszcze akcję Account Make Changes to Current User i wypełnić odpowiednie pola City, ustawić to, co jest w Input City Value, Name, ustawić to, co jest w Input Name Value, nazwisko ustawić to, co jest w input surname value oraz profile image ustawić to, co jest w picture uploader profile image value. I tym sposobem, jak użytkownik kliknie sobie save tutaj w naszej aplikacji, to wtedy zaktualizują mu się rzeczy w bazie danych. Jeszcze możemy na górze wyświetlić sobie current user, user profile. Dodać sobie dynamiczne dane, abyśmy wiedzieli, czy current user jest zalogowany, więc tutaj możemy dać e-mail, zrobić preview i zobaczyć, jak to wygląda. Jesteśmy zalogowani, możemy wpisać sobie Jan Kowalski, Warszawa, dodać jakieś zdjęcie. Poczekaj, też się załaduje. Kliknąć save. I przejść do naszej bazy danych tutaj z update, znaczy czy jest zaktualizowane. Jest zaktualizowane. Oprócz tutaj zdjęcia profilowego, one się jeszcze pewnie ładuje. To zawsze trochę dłużej trwa. Na sam koniec moglibyśmy tu jeszcze wyświetlić sobie na przykład alert. Więc poszukajmy jakiegoś alerta z informacją data saved na przykład. I w tym naszym workflow do przycisku jeszcze sobie wyświetlić ten alert. Show, messaging and alert box, alert data saved, preview, mamy Jan Kowalski, Warszawa, save, data saved, idziemy znowu do zakładki z danymi i patrzymy, wszystko jest, Kowalski, Jan, Warszawa i zdjęcie profilowe. I tym sposobem możesz stworzyć właśnie stronę profilową swojego użytkownika oraz pozwolić na zapisywanie danych tutaj do tej tabeli z użytkownikami. Nie pozwól, żeby ktoś inny zapisywał dane do danego innego użytkownika, tylko każdy sobie.
Musisz zdefiniować odpowiednie też polityki prywatności, ale o tym nie dzisiaj. To wszystko na dzisiaj z mojej strony. Dziękuję za Twoją uwagę i zapraszam do moich kolejnych materiałów. Cześć!